Opowiemy dzisiaj sobie o paradoksach. Pewnie słowo to znacie, ono jest słowem powszechnie stosowanym. Mało ludzi wie, co to tak naprawdę są paradoksy i myli je z pewnymi innymi pojęciami, o których zaraz będę chciał wam też powiedzieć. Otóż okazuje się, że nazywa się czasami paradoksami, co w rzeczywistości nie zasługuje na taką nazwę tak naprawdę, dlatego że musimy sobie zdefiniować pojęcie paradoksu, ale najpierw właśnie powiedzmy o tym, co paradoksem moim zdaniem nie jest. Więc na przykład nie jest moim zdaniem tak naprawdę paradoks Zenona, bardzo znany paradoks, który wymyślił filozof, stoik grecki Zenon, kilkaset lat przed naszą erą dobrze jeszcze, który zajmował się matematyką jako jeden z pierwszych. No i on powiedział tak, że jeżeli wypuszczamy strzałę z łuku, to ta strzała nie ma szansy dolecieć do celu. Dlaczego? Bo najpierw musi pokonać połowę drogi, potem zanim doleci do połowy drogi, to musi pokonać 1/4, a zanim doleci do 1/4, 1/8 i tak dalej w nieskończoność. Czyli innymi słowy, że strzała w ogóle nie wystartuje, bo musiałaby nieskończenie wiele kroków wykonać, zanim cokolwiek zrobi. Co to znaczy? To znaczy, Zenon mówił, że ruch w ogóle nie istnieje i to, co my widzimy jako ruch, jest jakimś złudzeniem optycznym. Tak? No, oczywiście możemy powiedzieć absurd. Wszyscy widzą, że ruch istnieje. Tutaj Zenon nie zdawał sobie jeszcze sprawy z tego, że w rzeczywistości niektóre nieskończone wielkości dosumowane do siebie dają wartość skończoną. Tak na przykład stanie się, jeżeli będziemy, powiedzmy sobie, nawet ten sam paradoks Zenona, jeżeli sobie go wyobrazimy jak tak geometrycznie, powiedzmy sobie, że mamy kwadrat, powiemy tak, że będziemy malować ten kwadrat. Najpierw malujemy połówkę kwadratu. Potem malujemy 1/4 kwadratu. Potem malujemy 1/8 kwadratu. Tak? Potem malujemy 1/16 kwadratu. Potem 1/32 i tak dalej. Widać, że ten proces malowania kwadratu możemy teoretycznie ciągnąć w nieskończoność. A jednak taki kwadrat da się oczywiście pomalować i łącznie pole jego będzie, jeżeli tutaj na przykład bok jest równy 1, tutaj też 1, to jak się dodamy 1/2 do 1/4, do 1/8 i tak dalej w nieskończoność, to po prostu uzyskamy 1. Czyli innymi słowy, nieskończona liczba takich malejących wartości może nam dać wartość skończoną. I to właśnie był ten, powiedziałbym nawet, błąd Zenona koncepcyjny, albo wtedy matematyka jeszcze nie rozważała tego typu obiektów. Podobny paradoks też Zenonowi przypisywany, o Achillesie i żółwiu. Prawie że identyczny, tylko tyle, że tym razem Achilles goni żółwia. W początkowym momencie znajduje się, powiedzmy, kilkanaście metrów od żółwia. Wiadomo, żółw wolno ucieka, Achilles go goni, więc w pewnym momencie dobiega do miejsca, w którym żółw był, kiedy on zaczynał tę gonitwę. Tak? Ale żółw już jest kawałeczek dalej. No to Achilles próbuje go złapać i biegnie tak, żeby dotrzeć tam, gdzie żółw w tym momencie jest. Ale znowu, to mu jakiś czas zajmuje i żółw jest znowu kawałeczek dalej. I wniosek Zenona, że nie tylko Achilles nie może przegonić żółwia, ale nawet dogonić go nie może, no bo za każdym razem dobiega do miejsca, gdzie żółwia już nie ma, prawda? I to w nieskończenie wiele razy się tak dzieje. Można ten, tak powiedzmy sobie, paradoks w cudzysłowie wyjaśnić też za pomocą tego mechanizmu takich nieskończonych sum, coraz to bardziej malejących wartości. Paradoks bliźniąt. To już jest poważniejsza sprawa. To był paradoks, który wstrząsnął teorią względności w wieku XX, na początku, kiedy Einstein ogłosił, że czas w obiekcie, który się porusza względem nas, biegnie inaczej niż u nas. A w skrócie rzecz biorąc, on biegnie szybciej. Przepraszam, wolniej biegnie. U nas czas biegnie szybciej, w tym obiekcie biegnie wolniej. I w związku z tym, na przykład, jeżeli
wystrzelimy z Ziemi rakietę, która poleci w kosmos i w tej rakiecie poleci jeden z dwóch bliźniaków. I ta rakieta będzie strasznie szybko leciała. Rozpędzimy ją do prędkości prawie równej prędkości światła. I powiedzmy po 50 ziemskich latach ta rakieta wróci z powrotem na Ziemię, bo gdzieś tam zakręci i też tak z taką ogromną prędkością będzie do Ziemi się przybliżała. No technicznie jest to trudne, ale możliwe. No to wtedy okaże się, że jak ten brat bliźniak wyląduje, to nagle się okaże, na przykład u niego upłynęło tylko 10 lat, a ten bliźniak, który był na Ziemi, ma o 50 lat więcej. Tak? Czyli nagle dwaj bracia, którzy tyle samo lat mieli, nagle się okazuje, że po tej podróży kosmicznej oni przestają już mieć tyle samo lat. Można dowolną różnicę wieku osiągnąć. No i to ludziom się wydawało dziwne, ale nie to tak naprawdę, bo niektórzy myślą, że to jest paradoksem, że tutaj jeden z braci będzie się szybciej starzał niż drugi. W rzeczywistości paradoksem jest co innego. Otóż przeciwnicy teorii Einsteina zaczęli mówić zaraz, to jak to jest? Czy na pewno to ten brat odleciał w kosmos? Bo być może z punktu widzenia tamtego brata w rakiecie to było tak, że on sobie siedzi spokojnie w rakiecie, a tutaj jego brat z Ziemią startuje nagle. Tak? Nagle ta Ziemia odlatuje i z ogromną prędkością się od niego oddala. Tak? Po czym po jakimś czasie ta Ziemia nie wiadomo czemu zawraca, wraca do niego i łagodnie ląduje na tej rakiecie. No to teraz ten brat, który z tej Ziemi odleciał, powinien być młodszy ode mnie. Tak? Dlaczego ja mam być młodszy od niego? To sytuacja jest symetryczna. No i to rzeczywiście było trudniejsze do wyjaśnienia. Znaczy najciekawsze jest to, że to rzeczywiście taki wniosek wypływać mógłby z teorii względności. Teraz tutaj cały szpil polega na tym, że to nie jest symetryczna sytuacja, wbrew pozorom. Dlatego, że ten brat, który odleciał z rakietą, w pewnym momencie musiał doznać kolosalnego przyspieszenia w momencie zawracania. Innymi słowy, można określić, który z tych braci rzeczywiście leciał, a który był nieruchomo. Tak? Czyli w tym momencie na Ziemi ten brat nie odczuwał takiego przyspieszenia. Tę rakietę trzeba było z tej prędkości niemal podświetlnej wyhamować, zawrócić i w tym momencie na tego brata na pewno działała duża siła ciążenia, takiego, znaczy duża siła bezwładności odśrodkowa związana z tym zawracaniem. I to właśnie czyni tę sytuację asymetryczną i to pozwala wyjaśnić właśnie ten paradoks na gruncie czystej fizyki czy matematyki. Tam okazuje się, że nie ma tego paradoksu, tam się, jak się wszystko przeliczy, dokładnie się zgadza, że ta różnica czasu powinna nam wyjść. Tutaj kolejne, czyli tak naprawdę to jest może, powiedziałbym, coś trudnego do wyjaśnienia, ale nadal jest możliwe wyjaśnienie tego na gruncie nauki. Kolejny paradoks, który ja bym powiedział jest tylko z nazwy paradoksem, to już jest trochę wyższa szkoła jazdy. Paradoks dotyczący rachunku prawdopodobieństwa. On charakteryzuje się tym, że w doświadczeniu, które wygląda na skończone, możemy uzyskać nieskończoną wartość oczekiwaną. Znaczy generalnie to jest tak, że jeżeli powiedzmy sobie gramy w jakąś grę z kolegą, powiedzmy sobie, rzucamy kostką i możemy się umówić tak, że jeżeli wypadnie jedynka lub, powiedzmy, robimy taki zakład, wpłacamy do puli po złotówce i mówimy teraz, że jeżeli wypadnie jedynka lub dwójka, to nasz kolega wygrywa, powiedzmy sobie, te 2 złote, a jak wypadnie trójka, czwórka, piątka lub szóstka, to my wygrywamy 2 złote. No, w oczywisty sposób jest to dla nas korzystne. Warto byłoby w taką grę sobie zagrać. Dlaczego? No dlatego, że średnio można powiedzieć, że, albo może jeszcze inaczej, zróbmy sobie trochę bardziej skomplikowaną grę, że wygrywamy tyle, ile jest oczek na kostce. Ja na przykład, kolega przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, zagrajmy w taką grę. Ja ci wpłacam, ty płacisz 3 złote za każdą rundę tej gry, ja rzucam kostką i wypłacam ci tyle złotych, ile jest na tej kostce. Czy grasz ze mną w taką grę?
czy jak wypadnie jedynka, to ja ci z tych 3 złotych zwrócę złotówkę. Jak wypadnie dwójka, ja ci z tych 3 złotych zwrócę 2 złote. Jak wypadnie trójka, będzie remis po prostu. A jak czwórka będzie, to ja ci zapłacę 4 złote, czyli zwrócę ci stawkę 3 złote i jeszcze dołożę złotówkę. Jak piątka dołoży 2 złote, jak szóstka 3 złote. Zagralibyście w taką grę? Tak. Pewnie. Dlaczego? No. Właśnie, średnia suma jest 3,5. Czyli właśnie, bardzo dobrze, to jest właśnie coś, co matematycy nazywają wartością oczekiwaną. Zauważcie, że rzeczywiście jak dużo razy będziemy wykonywali to doświadczenie, wysumujemy te liczby oczek i podzielimy przez liczbę tych doświadczeń, to wyjdzie nam wynik bardzo bliski 3,5. Możecie sobie zrobić w domu ten eksperyment. Uwaga, wartość oczekiwana wcale nie musi być wartością, którą można uzyskać w doświadczeniu. Nie będzie nigdy tak, że jak rzucimy kostką, to dostaniemy 3,5 oczka, tak? Ale mimo tego jest sens mówić o takiej właśnie średniej wartości, która wypadnie w tym doświadczeniu. No dobra, to teraz wyobraźmy sobie analogiczną grę, tylko trochę inną. Mianowicie rzucamy monetą i zliczamy, ile razy wypadnie nam reszka, zanim wypadnie pierwszy orzeł. I teraz, jeżeli powiedzmy sobie, ja rzucę 3 razy monetą, będą 2 reszki i orzeł, to wynikiem tego doświadczenia jest liczba 3. Ale uwaga, teraz nasz kolega przychodzi i mówi, że on by z nami zagrał w taką grę, że my mu zapłacimy pewną pulę pieniędzy, a on będzie nam wypłacał nie 3, tylko 2 do tej potęgi, co wypadnie. Tak? Czyli jeżeli były 3 rzuty, to on nam wypłaci 8 złotych. A jak będą 4 rzuty, to nam wypłaci 16 zł. A jak będzie 1 rzut, no to wypłaci nam 2 zł. Tak? Czyli tak się umawiamy. Teraz pytanie, ile byście w stanie byli postawić w takiej grze, na, żeby móc zagrać w taką grę? To jest bardzo nieoczywiste zadanie. Kto by na przykład zaryzykował 10 zł w tej grze? Ciekaw jestem z was. Jedna osoba tylko, a 8 złotych ty byś zaryzykował, a 5 złotych już więcej, a 4 złote. Oczywiście ci, co wcześniej podnieśli, nie muszą już, tak? A 2 złote, kto by za 2 złote zagrał? Dobrze, fajnie. No więc właśnie, teraz można się zastanowić, jaki jest wynik w tej grze? No i teraz możemy to obliczyć. Jak liczyliśmy wartość oczekiwaną w przypadku kostki? No to było tak, to była 1/6. Słuchajcie, 1/6 wygrywaliśmy złotówkę. Słuchajcie, 1/6 wygrywaliśmy 2 złote. Słuchajcie, 1/6 wygrywaliśmy 3, 1/6 4, 1/6 5 złotych i 1/6 6 złotych, tak? A to się równa 1/6 razy 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. To się równa 1/6 razy 21 i to było właśnie równe 3,5. To był ten wynik średni. Czyli żeby obliczyć wartość średnią, dodajemy prawdopodobieństwa, z jakimi te wyniki wychodzą, przez wartość tego, co nam z tym prawdopodobieństwem wypadnie. Takie iloczyny prawdopodobieństwa przez wartość, dla każdego z tych prawdopodobieństw dodajemy i wychodzi nam właśnie taki wynik. No to zobaczmy teraz, jak tutaj to wygląda w przypadku tego rzutu monetą wielokrotnego. Tak? Jak często się zdarzy, że wypadnie od razu orzeł w pierwszym rzucie, czyli że wynik będzie 1? 50%, tak? Czyli z prawieństwem 1/2 wypadnie nam 2 do pierwszej, czyli 2 będzie nasza wygrana, tak? A jaka jest szansa, że 2 razy rzucimy, czyli raz będzie reszka i dopiero za drugim razem, nie, przepraszam, orzeł i dopiero za drugim razem będzie reszka. To będzie 1/4, prawda? Bo z pozostałej połowy, połowa przypadków będzie taka, czyli to będzie z prawieństwem 1/4, wygramy ile wtedy? 2 do drugiej, prawda? Czyli 4. Dalej, z prawieństwem 1, już wiecie ile będzie, że 3 razy, 1/8, dobrze, wygramy 8. Z prawieństwem 1/16, wygramy 16. I tak do nieskończoności, tak, bo możemy dowolnie długie ciągi otrzymywać. No to ile to jest?
Zobaczcie, tutaj to jest jeden, to jest jeden, to jest jeden, to jest jeden. Jak to wysumujemy, okaże się, że ta oczekiwana wartość, graniczna wartość, od której nam się opłaca grać, to jest nieskończoność. Innymi słowy, każdą sumę opłaca się w tej grze postawić. Średnio, i teraz to właśnie był ten paradoks, który zafrasował Daniela Bernoulliego, który go odkrył na przełomie XVIII i XIX wieku. Czyli w tej grze, mimo że gra się zawsze kończy w skończonej liczbie kroków, średnio wygrywamy nieskończenie wiele. No to kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Tak? Natomiast wyjaśnienie tego paradoksu właśnie można uzyskać na podstawie takiego myślenia o hazardzie. Ile się opłaca zainwestować? Ta nieskończoność oznacza, że nie ma takiej górnej granicy, którą warto by było w tym momencie postawić, bo każda suma się nam zwróci po odpowiednio długim czasie. Czyli jak będziemy długo, powiedzmy, grać, no to raz na jakiś czas w końcu się zdarzy, że odbijemy sobie wszystkie poprzednie porażki. No więc właśnie, to nadal... Cały czas, mimo że, tak jak powiedziałem, kłóci się trochę ze zdrowym rozsądkiem, nadal to nie jest nic nietypowego. Ja twierdzę, że to nie są paradoksy. Ja nie o nich będę mówił. Także ten pierwszy trochę może akapit mojego wykładu był tylko o tym, żeby powiedzieć, że prawdziwe paradoksy to jest rzeczywiście zupełnie coś innego i tak na dobrą sprawę dużo bardziej poważnego niż tamte fakty, które daje się wytłumaczyć na gruncie nauki. Tak naprawdę wszystko się zaczęło od Arystotelesa w nauce. Nie wiem, czy wiecie, to był uczony wielki grecki, żyjący w V wieku przed naszą erą. To był pierwszy człowiek, który skodyfikował praktycznie całą naukę. Napisał kilkanaście tomów, których tytuły do dzisiaj są na przykład nazwami dziedzin naukowych, więc był na przykład tom o astronomii, był tom o meteorologii, był tom o zoologii, o rozmnażaniu gatunków, o zwierząt w ogóle, o logice właśnie, był tom o logice. Okazuje się, że Arystoteles zaczął te swoje wielkie dzieło pisząc książkę o logice. To był wybitny pomysł, dlatego że Arystoteles powiedział tak: ja w ogóle nie będę mógł nauki uprawiać, jeżeli nie zacznę od wyjaśnienia, jakim językiem będę tę naukę opisywał, jakie reguły wnioskowania będę stosował. I Arystoteles podał właśnie w tej książce o logice metodę uzasadniania swoich tez. Metoda była na przykład, to były takie tak zwane sylogizmy, czyli takie zbiory praw, typu, że jeżeli na przykład obiekty A są B, a obiekty B są C, to obiekty A też są C. Przykład. Jeżeli ludzie zaliczają się do obiektów śmiertelnych, a Sokrates jest człowiekiem, to Sokrates też zalicza się do obiektów śmiertelnych, tak? Prawda? Także to był jeden z takich sylogizmów. Tych sylogizmów on podał 19. Zresztą uczono się ich na pamięć w średniowieczu jeszcze, bo wtedy nauka Arystotelesa była na topie i nie umiano tego inaczej robić. I Arystoteles powiedział coś takiego, że żeby uznać taki właśnie sposób wnioskowania za prawidłowy, ta metoda musi pochodzić od logiki. No i teraz problem z logiką mamy zupełnie fundamentalny. Otóż okazuje się, że bardzo trudno jest logikę zdefiniować. Jak weźmiecie jakikolwiek podręcznik od logiki, podręcznik logiki, to okaże się, że w tym podręczniku musicie używać logiki, żeby zrozumieć ten podręcznik. Tak, czyli na przykład będzie definicja czegoś, co się nazywa koniunkcją logiczną, czyli zdania, którego składowe, jeżeli są P i Q, to zdanie czytamy P i Q. Czyli, że zachodzi i P i Q. No to jak to zdefiniować? No więc powiemy, że zdanie P i Q jest prawdziwe wtedy, kiedy zarówno P, jak i Q jest prawdziwe. I to i, które właśnie definiujemy, występuje w definicji. Czyli innymi słowy, żeby zdefiniować logikę, my musimy użyć jakiegoś języka naturalnego, nie wiem, machania rękami, zrozumienia, co to jest i. Czyli definiujemy, co to jest i,
koniunkcja, wiedząc już tak naprawdę, co to i jest. Spróbujcie inaczej to zdefiniować. Zobaczycie, że to jest, można powiedzieć, nieusuwalny problem logiki. I z tego problemu właśnie wynikają paradoksy, o których za chwilę opowiem. Paradoks polega na tym, że logika sama siebie musi zdefiniować, ale w rzeczywistości matematycy trochę to inaczej robią. Mianowicie uznajemy, że mamy pewne spójniki logiczne, czyli takie operatory, które tworzą ze zdań prostszych zdania bardziej złożone. I na przykład mamy operator negacji, które ze zdania robi jego przeciwieństwo. Na przykład ze zdania jestem głodny robi zdanie nie jestem głodny, prawda? Jest operator koniunkcji, jest operator alternatywy lub jest implikacja, jeśli coś to coś, jest równoważność. Mówimy, że zdanie P jest równoważne zdaniu Q. Wtedy i tylko wtedy, kiedy oba są prawdziwe albo kiedy oba są fałszywe. I w końcu mamy jeszcze taką alternatywę wyłączającą, zwaną w informatyce czasami XOR-em, albo, albo. Czyli albo to zachodzi, albo tamto, ale nie jedno i drugie. No i teraz, żeby zdefiniować tamte spójniki, trzeba mieć też spójniki metalogiczne, czyli z języka naturalnego, żeby opowiedzieć w ogóle o tym, co tamte na poziomie logiki spójniki oznaczają. I tutaj ja je po prostu wypisałem jako słowa języka polskiego, z dwoma wyjątkami, mianowicie przy implikacji ja będę używał takiego symbolu, zresztą stosowanego w logice. Mówimy o tym, że to jest silna implikacja i silna równoważność. To są, w odróżnieniu od spójników logicznych, które mogą tworzyć zdania fałszywe, na przykład można sobie wyobrazić, że zdanie jeżeli P to Q, to będzie zdaniem fałszywym, wtedy, kiedy P jest prawdziwe, a Q jest fałszywe, to silna implikacja nie będzie mogła być fałszywa. To jest przykład użycia tych dwóch rodzajów spójników. Nie wiem, czy to wam rozjaśni. Tutaj to jest znane prawo logiczne, które mówi o tym, że zdanie P jest równoważne zdaniu Q wtedy i tylko wtedy, kiedy z P wynika Q i z Q wynika P. Czyli kiedykolwiek założymy P, to będzie Q prawdziwe, a kiedykolwiek założymy Q, to P będzie prawdziwe. Jeżeli się zgadzacie, kto z was zgadza się z tym zdaniem? Może się tak spytam, kto to rozumie? Dobrze, och, jak dobrze, super. To zauważcie, że tutaj dwa razy występuje wtedy i tylko wtedy. Ale to są zupełnie inne wtedy i tylko wtedy. To pierwsze wtedy i tylko wtedy może być fałszywe. Na przykład jak P będzie prawdą, a Q będzie fałszem, to cała lewa strona jest fałszem. A to mówi, że wtedy prawa strona też będzie fałszem. To wtedy i tylko wtedy fałszem być nie może. To jest takie prawo logiczne, które mówi tak jak gdyby takie oznajmienie z góry, że uwaga, te dwie strony są identyczne. W logice bardzo często używamy języka logiki właśnie do definiowania pojęć różnych. I wy to doskonale znacie. Definiuje się zbiory właśnie w taki sposób, że definiujemy zbiór elementów S takich, że zachodzi L od S. Na przykład piszemy coś takiego. Zbiór tych X-ów należących do liczb rzeczywistych, że powiedzmy sobie X jest mniejsze od minus jedynki i lub X jest większe od dwójki, powiedzmy sobie, prawda? Taki napis w języku logiki oznacza, że my mówimy o tych liczbach rzeczywistych, które na osi, można powiedzieć, że jeżeli tu jest minus 1, a tu jest 2, to mówimy o liczbach, które tutaj w lewo są do nieskończoności, a tu w prawo też do nieskończoności, tak? Czyli bez tych liczb minus 1 i 2. Czyli taki, to zresztą uczy was szkoła tego, że jak macie rozwiązywać równania czy nierówności jakieś, to bardzo często w ten sposób zamiast, albo rysujecie taki rysuneczek, albo piszecie zdanie logiczne, które definiuje te x-y, które mają spełnić ten warunek, prawda? Czyli to jest taka bardzo przyjemna notacja, że tu jest pewien warunek L od S. Ten L od S w naszym przypadku to jest x mniejsze od minus jedynki lub x większe od dwóch. I teraz biorąc kolejne x i wstawiając do tej formuły, widzimy, że albo to zdanie jest prawdziwe, albo fałszywe. Jeżeli jest prawdziwe, to my wrzucamy ten element do zbioru, jak jest fałszywe, to go pomijamy, prawda? Także taka koncepcja. No i okazuje się, że ten sposób definiowania kryje w sobie ukryte takie właśnie niebezpieczeństwo, że my zapętlimy definicję.
Po raz pierwszy chyba ten problem został zauważony przez wybitnego angielskiego matematyka Bertranda Russella na początku XX wieku, który podał przykład zdania, do którego za chwilę dojdziemy, ale najpierw chcę wam opowiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która się wiąże z tym paradoksem. Co to jest zbiór? Z czego możemy utworzyć zbiór? No generalnie ze wszystkiego. Tak na przykład możemy sobie wyobrazić zbiór liczb rzeczywistych, no to wiemy co to jest, ale równie dobrze do tego zbioru liczb rzeczywistych ja mógłbym tego pilota dorzucić. Tak? I to byłby wtedy taki zbiór, który składałby się z wszystkich liczb rzeczywistych i z tego pilota jeszcze. Nie jest powiedziane, że wszystkie elementy zbioru muszą być tego samego typu. Tak? W szczególności elementami zbioru mogą być inne zbiory. Na przykład definiuje się coś takiego jak zbiór podzbiorów danego zbioru, czyli jeżeli mamy zbiór, powiedzmy sobie, który który składa się z dwóch elementów A i B, to wtedy zbiór podzbiorów tego zbioru, jeżeli to jest A, to zbiór podzbiorów tego zbioru składa się z czterech zbiorów. Zbioru pustego, zbioru, który zawiera samo A, zbioru, który zawiera samo B i ze zbioru, który zawiera zarówno A, jak i B. Taki zbiór złożony z, nie, być może nie wszystkich elementów tego naszego zbioru, jest jednym z elementów zbioru, my taki zbiór nazywamy potęgowy, zbioru potęgowego, czyli zbioru wszystkich podzbiorów danego zbioru. Czyli dla każdego zbioru możemy uznać, że jak ten zbiór jest zdefiniowany, to zbiór jego podzbiorów jest dobrze określony. Możemy dowolne elementy sobie wybrać i zrobić z nich zbiór, tak? Dobrze. Teraz pytanie jest takie, czy jest możliwe, żeby zbiór był elementem samego siebie? Czyli, czy może się zdarzyć, że wśród elementów zbioru A będzie on sam? Tak? Czyli coś takiego, że jak będziemy się starali wypisać elementy tego zbioru A, no to będziemy mieli coś w tym stylu, że A równa się, otworzymy nawias, napiszemy A i tam coś jeszcze. Czy to w ogóle jest możliwe, zrobienie czegoś takiego? No to na razie nie odpowiadajmy na to pytanie, tylko moim zdaniem, jeżeli byśmy coś takiego dopuścili, to byłby jakiś dziwoląg, jakiś zbiór, który trudno sobie wyobrazić, że ja sam siebie definiując umieszczam siebie pośród swoich elementów. Jest takie jakby zapętlenie mentalne. Czyli spróbujmy w takim razie podzielić wszystkie zbiory na takie dwie kategorie. Jedne zdefiniujemy jako normalne zbiory. Normalne to będą takie zbiory X, że X nie należy do siebie samego. Czyli na przykład zbiór AB jest przypadkiem takiego zbioru, nie należy do siebie samego. On ma tylko dwa elementy. Jeden jest A, drugi jest B i żaden z nich nie jest zbiorem z AB, prawda? To jest typowy zbiór normalny. Ten zbiór podzbiorów też jest zbiorem normalnym, dlatego że w nim nie ma P od A, nie ma jego samego jako jednego z tych elementów. To są zupełnie inne zbiory. A wszystkie pozostałe zbiory nazwijmy dziwnymi, czyli zdefiniujmy sobie D jako zbiór tych X-ów, że X należy do X. Być może zbiorów dziwnych nie ma. Nie interesujemy się tym na razie, tak? Zbiorów dziwnych może nie być, może to jest zbiór pusty w ogóle, ten zbiór zbiorów dziwnych. Ale jakikolwiek on by był, to teraz spróbujmy zrobić sobie zbiór ze zbiorów normalnych złożone. Czyli zgrupujmy wszystkie normalne zbiory i stwórzmy z nich jeden zbiór. I zadajmy pytanie, czy to jest zbiór normalny, czy nie. No to tak, jeżeli on się nazywa N, to zadajemy pytanie, czy N należy do N. Czy N jest zbiorem normalnym? No jeżeli tak, to sam zbiór N jest dziwny. Prawda? No bo dziwne to były te zbiory, które należały do siebie samego. Ale jeżeli N jest dziwny, to N nie należy do N. Bo N zawierał tylko zbiory normalne. Żadnego dziwnego. Czyli z założenia, że N należy do N, doszliśmy do wniosku, że N nie należy do N.
To tak się nie da. No to znaczy, że N nie należy do N. Ale jeżeli N nie należy do N, to jest całkowicie normalne, bo normalne to były te, które nie należą do siebie samego. A skoro jest normalny, to N należy do N, bo N składa się z wszystkich zbiorów normalnych. O i tutaj macie pierwszy prawdziwy paradoks. Zbiór, który właśnieśmy utworzyli, nie jest ani normalny, ani dziwny. No to jaki jest? Jedyne, co możemy powiedzieć, to, że on nie jest, że nie ma czegoś takiego. I nagle się okazuje, że nie ze wszystkiego można zrobić zbiór. I nasza taka naiwna opinia, że do zbioru możemy wszystko zapakować, nagle runęła. Nie wszystko. Są pewne obiekty, pewne właśnie takie klasy obiektów, z których nie da się zrobić zbioru. Nie da się, po prostu nie jest to możliwe, tak? Od tego naprawdę zauważenia faktu się zaczęła cała teoria mnogości, czy też teoria zbiorów. Bo nagle się okazało, że to nie jest tak, że my ze wszystkiego możemy zrobić zbiór. Są pewne obiekty, z których zbioru się nie da zrobić. Teraz wracamy do paradoksu Russella. To jest paradoks, który on wyraził na podstawie takiej anegdoty o wyspie, w której królem był tyran, który wydawał edykty i tam w ogóle karał śmiercią tych, którzy nie słuchają się go. Otóż pewnego dnia do tego tyrana przyszedł jedyny fryzjer na tej wyspie i zaczął się skarżyć temu tyranowi. Powiedział tak: królu, ja mam taki ciężki zawód, do mnie przychodzą mężczyźni się golić. Ja nie mam nic przeciwko temu, że oni się golili w domu, bo dawniej fryzjerzy golili mężczyzn. Nie mam nic przeciwko temu, żeby się golili w domu, jeżeli sami to robią, ale denerwuje mnie, jak moją robotę wykonują jacyś partacze, sąsiedzi jego czy coś takiego. Ja bym prosił ciebie, król, żebyś ty wydał taki edykt, że jak ktoś się sam nie goli, to musi się u mnie ogolić. Ja chcę mieć wyłączność na golenie, tak? Czyli nie może żona mnie ogolić, ani właśnie sąsiad, ani jakiś domorosły ktoś, kto ma brzytwę i tyle, a żadnych umiejętności. No i król wydał taki edykt. Edykt wydał następujący, że pod karą śmierci rozkazuje, aby brody u fryzjera golili wszyscy ci i tylko ci mężczyźni, którzy sami się nie golą. Czyli jak ktoś się sam nie goli, to musi się golić u fryzjera, a jak się sam goli, to nie wolno mu się golić oczywiście u fryzjera, no bo się sam goli. No i fryzjer zadowolony wrócił do domu i był zadowolony do następnego dnia rana. Dlaczego? Bo jak wstał rano, to zaczął się zastanawiać, czy on ma się ogolić, czy nie. Bo jeżeli się ogoli, to będzie wpadał w kategorię mężczyzn, którzy się golą i wtedy jemu nie wolno się ogolić. Ale jeżeli się nie ogoli, to wtedy jako nieogolony będzie się musiał ogolić u siebie. Czyli musi się ogolić. Czyli jeżeli się ogoli, to nie wolno mu się ogolić, a jeżeli się nie ogoli, to musi się ogolić, tak? Nie wiem, czy widzicie, podobne zapętlenie pojęciowe jak przed chwilą w tym zbiorze. Nie ma wyjścia z tego. I to już jest rzeczywiście paradoks prawdziwy. Tak naprawdę te wszystkie paradoksy, można powiedzieć, że mają jedno wspólne źródło. To jest tak zwany paradoks Epimenidesa, przepraszam, który był Kreteńczykiem. I który w sposób żartobliwy powiedział, wszyscy Kreteńczycy są kłamcami. Jak gdyby wszyscy widzieli, że Epimenides był Kreteńczykiem, w związku z tym było wiadomo, że on sam też kłamie, między innymi w tym momencie kłamie. No i to był bardzo znany paradoks, zresztą tak na dobrą sprawę to ten paradoks został zniekształcony jakoś, bo to, co powiedział Epimenides, wcale paradoksem nie jest. Bo jeżeli częściowo Kreteńczycy są kłamcami, w tym Epimenides, to wszystko jest w porządku. On w tym momencie kłamie, jest kłamcą i mówiąc, że wszyscy Kreteńczycy są kłamcami. Ale ten paradoks był tak znany, że występuje nawet w Piśmie Świętym. Jeżeli otworzycie sobie list świętego Pawła do Tytusa, w pierwszym rozdziale, wers 11, zobaczycie, że święty Paweł nawiązuje do tego paradoksu, tam napominając Kreteńczyków, żeby się dobrze zachowywali i wiedli, bo jak nawet sami o sobie mówią, tam on użył jakiegoś takiego sformułowania, brzuchy wypasione,
i kłamliwe wypowiedzi, tak? Właśnie, że sami o sobie tak mówią, niby że Epimenides takich obsmarował. Myślę, że święty Paweł nie do końca zrozumiał, co miał na myśli Epimenides oczywiście, bo to był raczej żart językowy niż stwierdzenie. Natomiast w poprawniejszej formie paradoks Epimenidesa powinien tak wyglądać. Ja kłamię, w tej chwili kłamię, tak? Albo w najlepszej, badanej później przez Eubulidesa, to zdanie jest fałszywe. To właśnie, że jeżeli się zaczniemy zastanawiać, czy to jest zdanie prawdziwe, czy nie, to dojdziemy do sprzeczności. No bo jeżeli założymy, że to zdanie jest fałszywe, to znaczy, że jest prawdziwe. Ale prawdziwe to znaczy co? Prawdą jest, że to zdanie jest fałszywe. W takim razie tak nie może być. No to znaczy, że to zdanie musi być zdaniem prawdziwym. No cokolwiek założymy, będzie źle. Tutaj jeszcze jeden przykład. Dwa slajdy kolejne. To jest pierwszy slajd. Jest napisane, na następnym slajdzie jest zdanie fałszywe. A teraz drugi slajd. Na poprzednim slajdzie jest zdanie prawdziwe. Powiedzmy, które z tych zdań jest prawdziwe, a które fałszywe? No to zobaczcie. Jeżeli powiemy, że to jest, czyli to jest slajd pierwszy. On mówi, że na następnym slajdzie jest zdanie fałszywe. Załóżmy, że na pierwszym slajdzie jest prawda. Co z tego wynika? Wynika, że na drugim slajdzie jest fałsz, tak? Czyli z tego wynika, że na drugim slajdzie będzie fałsz. Napiszmy to sobie. Fajnie, to idziemy do drugiego slajdu. Czyli nie jest prawdą, że na poprzednim slajdzie jest zdanie prawdziwe, tak? Czyli z tego wynika, skoro to jest fałsz, to znaczy, że na pierwszym slajdzie jest fałsz. Tak? Czyli z założenia, że pierwszy slajd jest prawdziwy, udowodniliśmy, że pierwszy slajd jest fałszywy. Czy znacie taką metodę dowodzenia przez sprowadzenie do sprzeczności? Że zakładamy coś przeciwnie i jeżeli dojdziemy do absurdu, to znaczy, że nasze założenie było złe, że trzeba przyjąć coś przeciwnego. Tak naprawdę w tym momencie moglibyśmy spróbować skończyć dowód i powiedzieć tak, w tym momencie wykazaliśmy, że na pierwszym slajdzie jest fałsz. No bo nie może być prawda, bo doprowadziliśmy do sprzeczności. I tak by było, gdyby nie to, że założenie, że na pierwszym slajdzie jest fałsz, zobaczmy co będzie. To był pierwszy slajd. Jeżeli tu jest fałsz, to znaczy, że na następnym slajdzie jest zdanie prawdziwe. Tak? Czyli to znaczy, że z tego wynika, że na drugim slajdzie jest prawda. Tak? Bo to był fałsz. No to idziemy do drugiego slajdu i widzimy, że to jest prawda. Na poprzednim slajdzie jest zdanie prawdziwe. Tak? Czyli z tego wynika dalej, że na pierwszym slajdzie jest prawda. No i tego też się nie da utrzymać. Słuchajcie, co się dzieje? W ogóle nie wiem, czy widzicie, ja w tej chwili obaliłem metodę dowodzenia nie wprost. Ja nie żartuję. Ja naprawdę obaliłem. Pokazałem wam, że nie wolno jej stosować tak bezmyślnie. Tak, bo wniosek z tego pierwszego ciągu, że to zdanie jest prawdziwe, że to zdanie nie jest prawdziwe, jest nieuprawomocniony, bo założenie tamtego też nas doprowadzi do sprzeczności. No podobnie jak z tymi zbiorami normalnymi, pytanie, jakie to zdanie jest, można by powiedzieć, że to zdanie nie jest. Tak? Albo inaczej, że to nie zasługuje na to, żeby to było zdanie. Mimo, że wygląda całkiem zdaniowo, ja bym tak powiedział. Tak? Także pamiętajmy, zdania w logice to są takie wyrażenia, wypowiedzi, którym można przypisać prawdę lub fałsz. No więc okazuje się, że temu się nie da przypisać. A innymi słowy, nie zachodzi coś, co u Arystotelesa się nazywało prawem wyłączonego środka, że zdanie albo jest prawdziwe, albo jest fałszywe. Otóż zdanie może nie być ani prawdziwe, ani fałszywe i wtedy takie zdanie nazywamy paradoksem. I to są właśnie te prawdziwe paradoksy, o których chcę powiedzieć. Zresztą nie wiem, czy zauważyliście, że nawet w tytule tego mojego wykładu jest już paradoks, kiedy ja mówię o prawdziwym paradoksie, tak? Jak paradoks może być prawdziwy? Więc to był taki mój wstępny żarcik. Dobrze.
prawo wyłączonego środka. Właśnie okazuje się, że dowody nie wprost mają taką właśnie lukę. I naprawdę tak jest. Te dowody mają lukę. Mianowicie działają tylko przy założeniu, że prawo wyłączonego środka jest spełnione dla dowodzonego twierdzenia. Czyli rzeczywiście, że jest albo to, albo to. Że to wiemy. Przymiotniki, bo to jest dość ważny przykład. Przymiotniki można podzielić na takie, które same siebie opisują albo nie. Te, które same siebie opisują, nazwiemy autodeskryptywnymi. A te, które same siebie nie opisują, nazwiemy egzodeskryptywnymi. To jest trudna nazwa, ale ona ma swoje umocowanie w języku greckim. Czyli jak sam siebie opisuje, to możemy powiedzieć, że to jest autodeskrypcja. Tak? Sam siebie opisuje. I na przykład taki przymiotnik polski, on opisuje sam siebie, bo jego własnością jest, to jest w języku polskim, jest to polski. Albo sześciosylabowy, możecie policzyć sobie, sześciosylabowy, ma sześć sylab, też sam siebie opisuje. Albo osiemnastoliterowy, już nie będę liczył, ale uwierzcie mi, że to jest 18 liter. Albo zagadkowy, dlaczego zagadkowy? Wiecie? No właśnie. Nie wiadomo dlaczego, prawda? Także jest to. A pozostałe, czyli ogromna większość, to są egzodeskryptywy. Na przykład zielony, czy tam jakiś taki, prawda? No więc dzielimy sobie wszystkie przymiotniki na dwie kategorie. Do jednej wsadzamy autodeskryptywne, a do drugiej egzodeskryptywne. Ale zauważcie, że słowo autodeskryptywny i egzodeskryptywny też jest przymiotnikiem. Teraz chcielibyśmy do którejś z tych grup te słowa zaklasyfikować. Tak? Pytanie, gdzie, czy autodeskryptywny sam siebie opisuje? No pewnie tak. A egzodeskryptywny? No jeżeli egzodeskryptywny sam siebie nie opisuje, to powinien być... On coś mówi wtedy o sobie, tak? O tym, czy opisuje, czy nie. Więc powinien być w autodeskryptywnych. Ale w autodeskryptywnych, gdybyśmy go umieścili, to znaczy, że to, co on opisał, jest prawdą, czyli że on sam siebie nie opisuje. I znowu mamy to zapętlenie. Otóż okazuje się, że przymiotnika egzodeskryptywny nigdzie nie można w sensowny sposób umieścić. Ale zauważcie, że tutaj mamy coś w rodzaju zapętlenia pojęciowego. On jednocześnie opisując czyjąś cechę, mówi o swojej własnej cesze. Tak? A, to jest piękny paradoks. Słuchajcie, przepraszam, jeżeli słyszeliście na religii, że Bóg jest wszechmogący, to musicie się spotkać z takim pytaniem, czy rzeczywiście jest wszechmocny. I znane pytanie, które spędzało sens oczom, z oczu teologom jest, czy na przykład Bóg może stworzyć kamień tak ciężki, żeby nie mógł go podnieść. Nie wiem, czy widzicie, że cokolwiek będziecie próbowali odpowiedzieć na to pytanie, to będziecie mieli problem z powiedzeniem, że jest wszechmocny. No albo nie może takiego kamienia stworzyć i wtedy nie może wszystkiego zrobić, bo to jest przykład czegoś, czego on nie może stworzyć. Albo może taki kamień stworzyć, ale wtedy nie będzie go mógł podnieść. W związku z tym nie będzie wszechmocny. Czy Bóg może zgrzeszyć przeciwko sobie? Jeżeli odpowiemy, że nie, to znaczy, że nie może wszystkiego zrobić. Tego akurat mu nie wolno. Z jakichś powodów. A jak może, to znaczy, że nie jest Bogiem. Tak? Jest to problem i teologowie tłumaczą to w ten sposób, że owszem, ta wszechmoc dotyczy wszystkiego, co nie dotyczy jego samego. Tak? Czyli to jest trochę osłabienie pojęcia wszechmocy. Także jak słyszycie w wyznaniu wiary na przykład wszechmogący, to wiedzcie o tym, że teologia umieszcza to, że dotyczy to zewnętrza Boga. Nie można stosować wszechmocy do Boga samego, bo sprowadzimy sprawę do paradoksu. Jeszcze na koniec o sporze Eułatlosa z Protagorasem. To jest przepiękna historia ze starożytności, która dotyczy filozofa Protagorasa, który żył z nauczania i jego ucznia Eułatlosa. Otóż Protagoras uczył prawa. Wtedy prawo też było ważną rzeczą i umówili, i Protagoras był bardzo sympatycznym człowiekiem i w końcu mówił tak, słuchajcie, ja gwarantuję, że was dobrze tego prawa nauczę i tak naprawdę jestem skłonny was uczyć za darmo,
a za całą naukę zapłacicie mi, kiedy wygracie pierwszy proces, czyli kiedy się przekonacie rzeczywiście, że te moje nauki były czegoś warte. No i nauczył tego Atlosa przez tam jakiś okres czasu, po czym Atlos powiedział: ja bardzo dziękuję, wystarczy, ale ja nie zamierzam być prawnikiem, ja będę politykiem. Ja także ja ci nie zapłacę, bo nie będę żadnego procesu wygrywał w tym momencie. Na razie przynajmniej. No i tutaj Protagoras chwilę pomyślał i wytoczył Atlosowi proces o brak zapłaty. I powiedział tak: jeżeli sąd orzeknie, że mam rację i Atlos powinien zapłacić, no to niech płaci. A jeżeli przegram tę rozprawę, to on wygra. A jak on wygra, to ja wyciągnę mu umowę, którą mam, tak, i niech płaci na podstawie tej umowy. Właśnie w tym momencie wygrał pierwszy proces. No i wydawało się, że Protagoras dobrze wymyślił, ale Euatlos mówi: nie, nie, jeżeli sąd orzeknie, że mam rację i nie muszę płacić, to nie płacę. A jeżeli jednak sąd wygra, znaczy stwierdzi, że mam ci zapłacić, znaczy, że przegram ten proces z tobą, no i wtedy wyjmuję tę umowę i na mocy umowy ci nie płacę, no bo jeszcze nie wygrałem pierwszego procesu. No i kto z nich ma rację? Poza tym, że nasze oczywiście serce jest po stronie Protagorasa, tak, któremu się należy zapłata za naukę. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że rozstrzygnięcie zależy od zdecydowania, co jest ważniejsze, czy wyrok sądu, czy umowa. Ale nie. Okazuje się, że obaj stosują identyczny schemat. Jeżeli sąd orzeknie po mojej myśli, to ja się słucham sądu. A jak nie po mojej myśli, to ja wyciągam umowę. To jest dokładnie symetryczny schemat. Tak? Także ważniejszy jest dla mnie wyrok sądu, o ile jest korzystny dla mnie. O, to jest tak w skrócie można powiedzieć. Zauważcie, że właśnie takie zapętlenie pojęciowe, bo tutaj nie wiem, czy widzicie, że cały czas mamy do czynienia z takim zapętleniem pojęciowym i to jest przyczyna powstawania paradoksów, dotyczy na przykład takich zupełnie, wydawałoby się, dziedzin odrębnych, jak psychologia. Czy można badać mózg za pomocą mózgu? Czy mózg jest w stanie pojąć siebie samego? Czy jest wystarczająco złożony, żeby zrozumieć swoją niezwykle złożoną strukturę? To jest coś bardzo podobnego do tego pytania, czy zbiór może być elementem siebie samego, prawda? Czy ten mózg może być w zakresie pojęć, które w nim są, tak? Czy on sam może siebie zrozumieć? Drugie pytanie, na przykład to jest też bardzo ważne pytanie w terapii, w psychoterapii. Generalnie rzecz biorąc, psychoterapeuta powinien być neutralny względem człowieka, któremu pomaga. Ale trudno zrozumieć kogoś, jeżeli się nie ma takiej empatii, takiego wejścia w jego skórę, można powiedzieć. Jak pomagamy osobie, nie wiem, porzuconej czy chorej ciężko, prawda, to człowiek powinien zacząć mu współczuć i w tym momencie to postrzeganie terapeuty zaczyna być naruszone. Na przykład terapeuta może się zakochać w osobie, którą leczy. Pytanie, co wtedy? Na przykład w psychoterapii jest znane wykluczenie. Nie powinno się udzielać psychoterapii znajomym ani rodzinie, broń Boże. Jest to po prostu zabronione, kodeks etyczny tego zabrania. Bo nie sposób w tym momencie odciąć tego pierwiastka emocjonalnego. Także najczęstsza przyczyna powstawania paradoksów to jest pomieszanie metajęzyka z językiem. To było to niezauważenie różnicy tej silnej równoważności z tą słabą równoważnością, tak już gdybyśmy się temu bliżej przyjrzeli. I tego, że właśnie pozwoliliśmy, żeby logika mówiła o sobie samej, tak? Czyli że stosując logikę mówimy o logice. Zanim do końca określimy, o co nam chodzi, już definiowane pojęcie ingeruje w samą definicję, tak jak to te autodeskryptywne czy egzodeskryptywne. I ta ingerencja może zawierać sprzeczność. Jak ich unikać? No w ogóle generalnie należy ich unikać. No najlepiej jest nie dopuścić właśnie do sytuacji takiego zapętlenia poznawczego, czyli żeby nie było wartościowania, odwoływania się do treści samej wypowiedzi, która tą wypowiedzią jest.
I to jest tak naprawdę jedyne niebezpieczeństwo. Więc jeżeli to będziemy mówili, jeżeli tak jak z tym Bogiem, będziemy mówili o rzeczach poza nim samym, to on jest wszechmogący. Dobrze, okej. Ale on nie może o sobie samym mówić, tak, w tym momencie. No i piękna myśl Wittgensteina, o czym nie można mówić, o tym należy milczeć. Ja tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo. Thank you.